dobry, drogie panie, drogie kobiety, drogie dziewczyny. Bardzo nam miło, że jesteście z nami po raz kolejny na arenie kobiet. I no wiemy, że jest sens robić to, co robimy, bo za każdym razem wasza obecność dopisuje, a i uśmiechy na buziach są takie, że nam w sercach się robi bardzo ciepło. Cieszymy się, że za każdym razem widzimy twarze, które po raz kolejny goszczą na naszych wydarzeniach, ale cieszą nas też te twarze, których jeszcze nie znamy. Witamy was bardzo serdecznie i też was, które jesteście tutaj z nami po raz pierwszy. To nie macie Państwo zdolności na 30 lat na mieszkanie. No i jak to
oczywiście cała Anka wychodzimy, a słyszymy panią, która mówi nam: halo, halo, ale poczekajcie chwilę, mam dla was coś zupełnie fajnego, fantastycznego. I tu może sprawdzimy tą zdolność. Patrzymy, jaka zdolność. No, frakarz szwajcarski, no jest, panie Pawle, to nawet nie 100 tysięcy, ale na 200 tysięcy muszę opłacać. I taka fantastyczna zdolność kredytowa. No, bo ja bardzo chętnie, co zrobię? No, biorę. Tak jak wielu mi podobnych byliśmy zachwyceni. Przez pierwsze lata rzeczywiście fajnie to wygląda. Spłacamy ratę, którą powinniśmy spłacać cały czas, przez 30 lat. Aż ten przysłowiowy wąsły garaż tak pojawi, tak? I mamy lata 2004, 5, 6, 7 i nagle co się stało? Nasza rata, która powinna być stała, pewna przez 30 lat prawie, nagle wzrosła nie 20%, nie 30%, nie 40%, o 100%, o 200%, tak? Przestało nas stać na to spłacanie wszystkich zobowiązań wobec banków, które tak chętnie udzielały nam tych kredytów frankowych. Z tymi kredytami można coś zrobić. Po pierwsze, dlaczego one są niezgodne z prawem? Bo zawierają tak zwane klauzule abuzywne. To takie bardzo mądre słowo, które oznacza tyle, że są to nielegalne postanowienia umowne narzucone konsumentowi przez przedsiębiorcę, które są dla niego rażąco niesprawiedliwe, naruszają dobre obyczaje i jego interesy. W dużym skrócie, proszę Państwa, kto może walczyć w sądzie z takim kredytem, powołując się na abuzywność klauzul umownych? Po pierwsze, tak jak już Pan Paweł powiedział, konsument, ale konsument w ramach tej umowy z bankiem, tak? To może być osoba, która prowadziła działalność gospodarczą, ale ta umowa kredytu zawierała zupełnie niezwiązaną z działalnością gospodarczą, czyli najczęściej na zakup swojego własnego mieszkania. Po drugie, te klauzule umowne musiały być nam narzucone. Czytaj, umowa wydrukowana przez panią w banku. To jest taki nasz standardowy wzór umowy. My tutaj nic nie zmieniamy, wpisujemy taką kwotę, marżę, oprocentowanie. I pan tutaj tylko pani tutaj podpisuje i to wszystko, tak? Mogę sobie dać ręką czuć, że nikt z państwem nie negocjował tych warunków umowy, które dzisiaj dysponujemy. Kolejna sprawa, że te postanowienia umowne są właśnie nielegalne. Panie. A to dlatego, że bardzo dużo kobiet boi się toksyny botulinowej. Boi się botoksu, myśląc, że będzie miało wielkie usta albo zamrożony wygląd twarzy, ale to tak naprawdę jest nieprawda. Zaraz postaram się to udowodnić. Czy słyszałyście może takie określenia kurze łapki, rywia zmarszczka, mefisto, nadpotliwość albo migreny? Jeśli tak, to jesteśmy w domu, a mianowicie wszystkie te schorzenia można wyleczyć toksyną botulinową. Najczęściej w swojej praktyce toksynę botulinową stosuję do likwidowania zmarszczek mimicznych. Co to są te zmarszczki mimiczne? Zmarszczki mimiczne powstają w toku całego naszego życia. Świadczą o naszej ekspresyjności, o tym, czy lubimy się śmiać, czy lubimy się złościć. Bardzo często dają nam taki niezbyt korzystny, przyjazny look. Ktoś postrzega nas jako bardzo taką złośliwą osobę, wiecznie zestresowaną albo smutną, zmartwioną, a my tego nie chcemy. Chcemy być pogodne, radosne i to wszystko możemy osiągnąć dzięki toksynie botulinowej podanej w odpowiednie miejsca. Na czole, likwidując zmarszczki poziome czoła, pomiędzy brwiami zmarszczkę poprzeczną, tak zwaną lwią zmarszczkę, oraz zmarszczki, tak zwane śmieszki, kurze łapki, odchodzące promieniście od oczu. Podając w odpowiednie punkty niewielką ilość toksyny botulinowej, możemy uzyskać bardzo zrelaksowany i pogodny wyraz twarzy. I na tym wszystkim nam zależy.
Ja, jako lekarz, nigdy nie zamrażam twarzy. Pacjentki się tego boją, że nie chcą wyglądać sztucznie, nie chcą wyglądać jak manekin. Chcą wyglądać, że mają ekspresję na swojej twarzy. To wszystko możemy osiągnąć, podając niewielką ilość toksyny botulinowej. Ja wasze piękne miasto pamiętam, jak byłam młoda, w latach 90. często z Andrzejem tutaj przyjeżdżałam. Więc tam mój pierwszy związek, o nim jak będziecie chciały ze mną porozmawiać i mnie popytać, to chętnie odpowiem. O moim drugim związku, również niekoniecznie trafnym, z Wadimem, tym podobno ukraińskim gangsterem. I o trzecim moim związku, z 19 lat młodszym ode mnie partnerem Maćkiem, który przyjechał ze mną tutaj, żeby mi towarzyszyć. Więc to jest taka książka, której ja się sama rozliczam. Ja się przyznaję do swoich błędów, do swoich porażek, bo nie ukrywam, że wszystkie moje związki do tej pory dziewczyny były porażkami. Oprócz tego aktualnego, mam nadzieję, który nie będzie porażką, były porażkami. Ja wetnę się, bo sama często powtarzasz, że nic nie jest dane na zawsze. A tutaj z taką pewnością mówisz o obecnym partnerze. Słuchaj, nadzieja umiera zawsze ostatnia. I ja mam zawsze nadzieję, że już nie będę popełniała tych samych błędów, więc jest nadzieja, że mi się uda tym razem. Bo dziewczyny popełniamy cały czas ten sam błąd. Błąd taki, że kochamy tak naprawdę wyobrażenie mężczyzny w partnerze, a nie jego samego. I dopiero po pewnym czasie, jak nam spadają te różowe okulary, okazuje się, że jest zupełnie inny, niż myśmy myślały. I to nie jest tak. Nie miejmy do niego pretensji, że on się zmienił. Zadajmy sobie pytanie, czy my dobrze na niego patrzyłyśmy pierwszego dnia, na pierwszy raz.